Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i doczekaliśmy się. Pierwszy lot zimowy na wspólnym dojemniku w Kosakowie. No, odbywa się w takich warunkach, a nie innych, jak widzimy. Troszeczkę pada deszcz, jest troszeczkę mgła, ale no niestety takie mamy warunki pogodowe. Za bardzo ich nie zmienimy. Nie jest aż zimno, tak, nie ma mrozu, najważniejsza rzecz. Jest kilka stopni, także deszcz ten pada, nie zamienia się na razie ani w grat, ani w śnieg, także miejmy nadzieję, że gołębiom to nie będzie przeszkadzało. Przed chwilą rozmawiałem z kolegą Maćkiem Wudzikiem, on już z gołębiami stoi w miejscowości Błądzikowo, to jest miejscowość tuż pod Puckiem, tak jak planowaliśmy, my tam napisaliśmy Pucki, chcieliśmy wystarczyć o godzinie 11, ale troszeczkę o 10 minut przyspieszyliśmy, ażeby niepotrzebnie tam już nie stać, bo no, trzeba też wrócić i innymi rzeczami się zająć. Natomiast zobaczmy, tak tu wygląda, tutaj gołębie do tego gołębnika będą przylatywać, no kibiców żadnych nie mamy, no chyba że liczymy tutaj Tosię i Bagietkę, one tutaj zawsze z nami jeżdżą, się trzęsą, troszeczkę jest zimno, ale to jest normalną rzecz, one już na wielu lotach były. Będziemy tutaj sobie siedzieć, oczekiwać przylotu gołębi. Miejmy nadzieję, że jakieś się pojawią. Nie będzie to dla nich stanowiło te warunki atmosferyczne przeszkody. Widzimy, lot już tutaj został wystartowany. Widzimy, status aktywny zmienił. 10:50 minęła, czyli gołębie już wystartowały. Rejestracja rozpoczęta. Tutaj podejrzewam, że na ekranie słabo widać, a tak pod kątem innym wezmę, ale widzimy tam ten niebieski pasek. Znaczy, że lot jest już ten aktywny, podświetlony. My sobie tutaj patrzymy, pogoda się nam nie zmienia. Przypomnijmy tylko, na lot poszło 90, zostało zakoszowanych 90 gołębi. Tam troszeczkę będą jeszcze małe zmiany, gdyż planowaliśmy, myśleliśmy, że jest 93 gołębie. Tak jak przy wcześniejszym liczeniu z list wynikało, okazało się, że tych gołębi kilku brakuje, ale też doszedł jeden gołąb, którego zdjęcia nie mamy, czyli musiał przyjść wtedy, kiedy już te zdjęcia zakończyliśmy robić. Jego też tam dołączyliśmy, też tam coś zmieniły się gołębie aktywowane, gdyż jeden z gołębi czy dwa zaktywowanych też się nie pojawiły, właśnie jeden chyba, i musieliśmy go zamienić na inny z tych gołębi pozostałych temu użytkownikowi, który go, że tak powiem, aktywował. To będziemy wszystko wiedzieli dzisiaj, dlatego dzisiaj jeszcze nie mamy tej możliwości obstawiania gołębi, znaczy typowania tej drużyny, gdyż ja się źle wyrażam, może nie obstawiam, tylko właśnie typowania drużyn swoich, które będą zdobywały punkty w tym systemie naszej gołębniki, no żeby jakiś koloryt nadać tej rywalizacji. A chcemy to zrobić dzisiaj wieczorem, kiedy się lot zakończy, gdyż teraz, kiedy mamy rozpoczęty lot, są gołębie zakoszowane, nie za bardzo możemy grzebać niejako w bazie tych gołębi. Dlatego dzisiaj wieczorem, kiedy ten lot już zostanie zakończony, wszystkie te zmiany na stronę zostaną naniesione i od następnego lotu już będzie można wszystko sobie takie drużyny tutaj typować i brać udział w rywalizacji z tego mistrzostwa drużynowego typowanego. O, widzimy, gołębie poszły, no nie jest taki wiecznie, także miejmy nadzieję, najważniejsze właśnie, nie ma żadnych jakichś takich ekstremalnych warunków, no deszcz pada, widzimy, ale to nie będzie chyba problemem dla gołębi. Lot trwa, tam jakieś ptaki latają, ale nie wiem, zobaczymy, jest godzina 11:15, czyli gołębie są 25 minut już w powietrzu. One na pewno będą dość długo szły, bo wydaje mi się, że będą chciały sobie troszeczkę polatać, rozruszać się. No tej wolności nie mają teraz tak dużo, dlatego muszą z tego korzystać, co mają. Tam ptaki zawieszone, ale to nie są gołębie. Zobaczymy, one z tego kierunku właśnie, ale tam jakoś się pojawiają. No zobaczymy. Może to będą zaraz chwilę jakieś ptaki tutaj z naszego gołębnika. O, już kolega Maciek wrócił z tego wypuszczenia. Tam były warunki atmosferyczne gorsze, no ale no dużo gorsze. Całą drogę dużo gorsze, tu jest trochę lepiej, ale też pada cały czas blisko. No zobaczymy, jaka prędkość będzie, czy w ogóle nie będzie to ostatni lot, ale raczej nie, no powinny się zdać. Najważniejsze, nie jest zimno, tak. Parę stopni mamy. Jest która godzina? 11:20 coś, tak? Zobacz tam. Tak, 21. Coś. Tu czekamy, my się spodziewamy z tego kierunku, gdzieś ten Puck właśnie. Pół godziny ponad powietrzu są. No ale ostatnio też było, że te krótkie loty. Tak, one zanim. No mówię, tam mam filmik nagrany, one nie chciały same odejść. Tam padał deszcz, mgła, chodziły, ja pojechałem, one dalej tam chodziły. No zobaczymy, będziemy czekać na nie. Miejmy nadzieję, że się pojawią, tak jak kolega Maciek wspomniał, żeby nie było to ostatnim, że tak powiem, lotem. Nie, ale tak chyba nie powinno być, gdyż z lat poprzednich jakieś doświadczenie mamy. To oczywiście trwało to trochę, ostatnio chyba na te krótkie loty takie właśnie dość wolno było, bo one, tak, ja podejrzewam, że one się muszą się rozlatać. Kością tam i nawet 600 leciały, no. Popatrzymy. No, mamy gołębie już ponad godzinę w locie, chyba godzina i 10 minut, na razie nic nie ma, zobaczmy, tutaj raz się rozjaśnia, raz się zachmurza i tak teraz troszeczkę się ściemniło, deszcz w każdym razie nie pada tak bardzo mocno, całą okolicę tutaj wszedłem na dach, żeby lepiej zwidzieć, na razie nie widzimy żadnych gołębi. Mamy nadzieję, wierzymy w to, że przyjdą. Kolega Maciek jest bardzo, że tak powiem, już zdenerwowany, pali papierosa jeden za drugim, no ale tak już jest niestety przy lotach gołębi.
No ja jednak jestem pełen optymizmu, że te gołębie jednak tutaj przyjdą i nie będzie jakichś żadnych większych strat. Przypomnijmy sobie, w poprzednich latach też tak było, że te krótkie dystanse one długo krążyły. Tam wtedy jeszcze śnieg padał, także na razie tutaj jest warunki, powiedzmy, widzimy jakie są, ale jest zimno, że one gdzieś na pewno krążą. Miejmy nadzieję, że niedługo zaczną tutaj nam spadać niejako i tak na ten wlot, który mamy z tej strony. Tam widzimy Maćka na dole, patrzę, jak na górę, żeby zobaczyć, czy może lepiej widać. Ciekawe, czy przyjdą z kierunku, czy z jakiej innej strony, zobaczymy to wszystko. Tak, jeszcze popatrzmy, może tutaj coś za chwilę za tych drzew się wyłoni. Czyli 3 godziny, kurde, niestety pecha mamy. Żaden na razie gołąb nie wylądował, ale pogoda nam się zamiast, kurde, polepszyć. Tam przez chwilę były takie przebłyski, a teraz się okazuje, że kurde coraz bardziej pada i się tak, że tak powiem, ta mgła utrzymuje. No na razie żadnych gołębi nie ma. Jak te, jakie rokowania? Ja podejrzewam, że dzisiaj nie będzie tych gołębi. Odeszły, tak jak na moim filmiku widać, no odchodziły dosyć w miarę. Ale co je po drodze spotkało, to mówię, z 20 km tylko. A mówię, no to jest loty zimowe, loty takie ekstremalne są, no to są, tak się nazywają, loty zimowe ekstremalne, to jest nie do przewidzenia niekiedy. Nie do przewidzenia, gdzie one, no. Może już gdzieś siadły, miejmy nadzieję, że one gdzieś siedzą, poczekają, jutro ma być może ładniej i jutro będą schodzić, bo dzisiaj wątpię, że coś dojdzie. Także postaramy się tutaj, nie wiem, czy jutro uda mi się tutaj przyjechać, nagrywać coś, ale no, miejmy nadzieję, że jutro się pojawią. System będzie uruchomiony, także cały czas będzie rejestrowane. Jeżeli coś się zacznie pojawiać, od razu będziemy widzieć. A że na dzisiaj już no, będziemy też pomału jechać, bo nie taj, żeby tych 3 godzinach stania deszczu tutaj przemokłem też. A jeszcze trzeba jechać do domu, nakarmić gołębie i inne zwierzęta, także no szkoda, że nie przyszło nic, ale miejmy nadzieję, że jutro przyleci taka ilość ich, że będziemy mogli te loty dalej kontynuować. No także właśnie. Na razie do zobaczenia i dobry lot. Dobry lot. Witam wszystkich serdecznie. Dziś 28.12.2017. Pierwszy lot zimowy sezonu 2017-2018. Gołębnik jest pusty. Teraz gołębiom przygotujemy karmę na przylot. Jest godzina 9, czyli słońca dzisiaj raczej nie będzie. Jest pochmurno. Zimy to nie przypomina. Są 3 stopnie na plusie. Wieczorem w nocy było 0, niecałe. 1-0, mówię, no zimy to na pewno nam nie przypomina, lecz gołębini tak praktycznie potrzebują troszeczkę więcej energii, bo to mówię, siedzą w samochodzie całą noc, inaczej spalają przy tych temperaturach, będą leciały nawet te 20 km, ale to też będzie wszystko inaczej. Dziś dostają głównie karmę. To jest karma, ma troszeczkę zawartość jęczmienia, ale jest dosyć bogatą karmą, bo i ma dużo słonecznika łuskanego i konopie, ma, jest to zboże dosyć energetyczne. Oprócz tego i tak do wody dostawały cały czas loty ATP, dostają w tej chwili na przylot, teraz dostaną właśnie olej z Deringe, pomieszany z energioprobiokiem. Praktycznie do wody dostają głównie też na dzisiaj propolis, czyli z pulmowetem zawsze troszeczkę na drogi oddechowe i to jest to, co dzisiaj one dostaną do jedzenia cały dzień. Prawdopodobnie następny lot zrobimy w niedzielę, jak wszystko dobrze pójdzie, czyli muszą się bardzo szybko odbudować, choć to mówię, nie wiadomo jak one ten lot będą leciały. No. Te loty zimowe są, nie można ich łatwo przewidzieć, gdyż mówię, no, prędkości nieraz tych gołębi są dziwne i potrafią lecieć prędkością 1000, a potrafią też lecieć prędkością 600, 500, czyli to mówię, dosyć długo szukają kierunku do domu. No i zobaczymy. Później będziemy nakręcać wypuszczenie. Odległość, tak jak jest w planie, w granicach 20 km. Gdzieś tam na jakichś polach puckich, no to wszystko nakręcimy. Do usłyszenia.
Witam ponownie. Dojechaliśmy na miejsce. Pogoda niezbyt ładna, non stop pada. Bardzo duże mgły, tego tu nie widać, zero słońca. Jesteśmy przy cmentarzu komunalnym w Pucku. To jest miejscowość Błądzikowo, ale to jest cmentarz komunalny Pucka. Dojechaliśmy tutaj jak co roku, ze względu, że się zbliża rocznica śmierci, zaraz tam też pójdę, naszego kolegi Kazika, który, mówię, zginął, bo taką miał pasję, zginął w Katowicach w czasie zawalenia się hali. Jest to już któraś rocznica. No jest to przykro, wielki, wielki to był człowiek, mój przyjaciel. Ten lot jak co roku dedykuję jemu. No za chwilę będziemy startować. Miejmy nadzieję, że pogoda, ona się na pewno nie poprawi, ale że tym gołębiom to nie przeszkodzi. Są bardzo mocne mgły, tego na telefonie na pewno nie widać, bo one mają dobrą rozdzielczość i to troszeczkę przekłamuje, ale no miejmy nadzieję, że one będą leciały. Startujemy o 11, czyli za 10 minut. I zaczynamy, jest 10.30, 10.50, zaczynamy, 10 minut przesunęliśmy, bo to nie ma co czekać, ta pogoda się naprawdę nie zmieni. Krzysiek tam jest na miejscu, czyli startujemy, zobaczymy jak one w ogóle nam tu wyskoczą, bo to dawno nie wyskakiwały, będą na pewno się zastanawiały chwilę, ta pogoda nie jest zbyt ładna, ale za chwilę powinny lecieć. Niech tylko pierwszy wyskoczy. One zaraz polecą. No zapomniały, co to jest już latanie z kosza. O, tam jest kierunek domu. Na pewno to wszystkie jeszcze nie wyskoczyły. Za chwilę będziemy je wyganiać. Coraz bardziej to pada. Miejmy nadzieję, że złapią ten kierunek. Druga grupa gdzieś tam z tyłu. Gdzieś ta druga grupa tam jest. A my jedziemy. Dobry lot. Cały czas krążą. Wracają z powrotem. No cały czas pada, no niestety. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ich ostatni lot. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ich ostatni lot. Tu coś co chwilę dzwoni. O. Dobra, jadę. I po 3 godzinach kilka gołębi przyleciało. Kilka jest już odbitych. Akurat Krzychu pojechał przed chwilą do domu, bo stwierdziliśmy, że tych gołębi dzisiaj nie będzie. One są strasznie mokre. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O, tu jest te 5 pierwszych. O, 6. Chodź, 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 chodź. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj część ich przyleci. A gdzieś musiały krążyć, no mówię, gdzieś siadały na pewno, bo to cały czas pada, no takie są loty ekstremalne, zimowe. No chodź, 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 chodź. No zobaczymy, czyje to są. Tu gołębie, no chodź, 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 chodź. Osiem. Stefan Ogrodowski, Pelowski,
olimpijska, noga i woźniak, aktywowanych parę gołębi jest. Jest 8 sztuk. Czyli będziemy czekać dalej. Prędkość mają na razie chyba z tych wszystkich lotów zimowych najsłabszą. 112 i 110. Ostatni ma ten 8. No czekamy, no. Takie to jest. Zimowe loty. Niestety pogody w tym roku są takie, jakie są. Miało się troszeczkę niby przyjaśnić, a to się jeszcze gorzej zrobiło. No ale, no cóż. Miejmy nadzieję, że ich się jeszcze dzisiaj trochę zleci. A jutro będziemy oczekiwać na resztę. Jest ich 8 sztuk. No ale jest pogoda, jest, mówię, no fatalnie. Fatalnie się zrobiło. Podejrzewam, że część gdzieś siadła, będzie czekała na jutrzejszy przylot. Na jutrzejszą pogodę, zmianę. No, nic tu nie widać na tym niebie, no mówię, to wszystko mgły się podnoszą. Czekamy, życzmy sobie wszyscy powodzenia. Dobry lot.